Zarządzanie projektami. Po uruchomieniu programu pokazuje nam się lista projektów, które są umieszczone w katalogu domyślnym projekty w lokalizacji programu. Jeśli chcemy dołożyć kolejny katalog, wybieramy narzędzie Opcje, następnie Przeglądaj, odszukujemy właściwy katalog, potwierdzamy OK i zamykamy okno. Katalog, który był ustawiony jako domyślny, pojawia się jak pierwszy na liście. Gdybyśmy chcieli zmienić kolejność katalogów w opcjach, wystarczy zaznaczyć właściwy katalog i wybrać Ustaw jako domyślny. Jeżeli zaznaczymy katalog i wybierzemy przycisk Usuń, zostanie on usunięty z listy, natomiast nadal jest dostępny w lokalizacji programu. Na górze w pasku mamy również przycisk Przeglądaj. Wybierając to narzędzie, program pokazuje nam katalog, który został ustawiony przez nas jako domyślny. Gdybyśmy chcieli wczytać projekt znajdujący się w innej lokalizacji, wystarczy lokalizację odszukać, wejść do katalogu, zaznaczyć projekt, który nas interesuje i otworzyć. Projekt zostanie wczytany. Wczytanie projektu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem dodatkowego katalogu. Wczytujemy projekt po to, abyśmy mogli na przykład w nim wprowadzić jakieś zmiany. Po wprowadzeniu zmian możemy go zapisać i w lokalizacji, w której się pierwotnie znajdował, zmiany zostaną umieszczone. Możemy również, wybierając narzędzie plik, projekt zapisać jako wersję kolejną. Musimy zdefiniować lokalizację katalogu, w którym zostanie on umieszczony. Jeśli brakuje nam katalogu, wystarczy wybrać Definiuj katalogi. Program przełączy nas do opcji i ponownie przez Przeglądaj możemy wybrać lokalizację, potwierdzić OK, zatwierdzić, ponownie ją zaznaczyć i zapisujemy. Zapisz. Wybierając Otwórz, pojawiła się kolejna lokalizacja i przed chwilą zapisany projekt. Dziękuję za uwagę.